Dzień dobry, mam na imię Paweł. Pracuję we wrocławskim centrum Yamaha Motorland. Zajmuję się sprzedażą motocykli już od 10 lat. W tym czasie wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o technologię, o dostępne materiały, o oferowane motocykle. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nowość Yamahy. To jest motocykl Yamaha MT-07. Jest to w tej chwili przebój sprzedaży na rynku polskim. Sprzedający się jak ciepłe bułki. I pokrótce postaram się Wam wyjaśnić, co jest powodem tego rynkowego sukcesu, którym niewątpliwie jest ta Yamaha. Dane statystyczne za pierwsze miesiące sprzedaży w zasadzie wyglądają tak, że sprzedaje się w segmencie motocykli sportowo-turystycznych Yamaha MT-07 i praktycznie nic więcej. Z jakiego powodu ten motocykl odniósł sukces? Ano z powodu, że konkuruje z motocyklami używanymi po raz pierwszy na rynku. Czyli prosta zasada. Motocykl nowy, cenowo bardzo atrakcyjny i wielu ludzi, którzy szukają motocykla na pierwszy, rozważają używany, wybrało ofertę na nową Yamahę. Z jakich powodów wybrało tą ofertę? Oczywiście sprawy techniczne, że nowy, że nie psujący się, że gwarancja, że wszystkie materiały eksploatacyjne są nowe, jest to oczywiste. Natomiast jest jeszcze kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. To przede wszystkim rewelacyjne finansowanie na ten motocykl. Tutaj rata kredytu jest od 557 zł i to bez wkładu własnego. Można już wyjechać motocyklem płacąc raty 557 zł i jeździć nowym, czyli prosty układ, jeżeli macie na przykład 15 tysięcy na motocykl używany, to macie na 3 lata już płacenia za raty i w tym czasie praktycznie zero innych kosztów, bo motocykl jest nowy, nie będzie wymagał żadnych wymian. To, co jeszcze jest istotne, co wszystkich do tej pory zniechęcało do zakupu nowych, to jest kwestia ubezpieczeniowa. W kredycie jest wymagane ubezpieczenie pełne od wszelakich ryzyk motocykla i tutaj w szczególności ludzie młodzi, bardzo młodzi, mieli te stawki bardzo wysokie, zwyżki ze względu na wiek, ze względu na brak zniżek. Tutaj w tej chwili wygląda to tak, że pełne ubezpieczenie autokasko tego motocykla OC, autokasko NW, kosztuje od 897 zł i to bez względu na Wasz wiek, na Wasze zniżki, zwyżki. To, co jeszcze jest istotne, to motocykl występuje w dwóch konfiguracjach. Występuje w konfiguracji bez ABS-u i kosztuje 22 977 zł. Występuje też w konfiguracji z ABS-em, popularniejszej, nie ukrywam. Kosztuje o 2000 zł więcej, czyli 24 977. Słuchajcie, to są suche liczby, fakty takie finansowe, dlaczego ten motocykl jest przebojem, bo fakty techniczne to tak, bardzo dobrze odebrany jest sprzęt w testach, bardzo dobrze oceniany przez testerów, więc to na pewno też pomaga mu w sprzedaży. Wygląd tego motocykla może się podobać, może komuś się nie podobać, natomiast na pewno jest współczesny, miejski, sexy wygląd. Myślę, że większości użytkowników się podoba. To, co jest, to dostępne 5 malowań tego sprzętu, no to jest takie najbardziej yamachowskie malowanie i to jest limitowane, nazywa się Race Blue. Oczywiście dostępne są inne, mniej spektakularne malowania, to jest trochę takie gadżeciarskie malowanie, bardzo popularne, ale raczej wybierane przez ludzi młodych. Wracając do samych danych technicznych, bo tak, testerzy mówią jedno, motocykl się podoba, jeździ, bardzo dobrze jest oceniany, jeżeli chodzi o parametry techniczne i parametry techniczne oczywiście w stosunku do ceny, ale powiem Wam, co on ma w sobie takiego, że ludzie kupują go na pierwszy motocykl i kusi ich oferta na nowy pierwszy motocykl. Najważniejsza rzecz. Masa tego motocykla. Po raz pierwszy dzięki zastosowaniu nowych metod produkcji, nowych materiałów, nowego projektowania, motocykl jest skonstruowany zupełnie od nowa, zupełnie jak gdyby
Zupełnie stworzono motocykl od początku, przyświecały temu dwie rzeczy. Oczywiście redukcja masy i jak najlepsze parametry dla początkującego motocyklisty. Oczywiście nie tylko dla początkującego, ale tak, żeby początkujący mieli tutaj komfort prowadzenia, komfort użytkowania. Najważniejszy parametr, który tutaj uzyskano, to jest redukcja masy i ta masa jest w tej chwili bezkonkurencyjna na rynku. Mogę powiedzieć, że konkurencyjne motocykle klasy 500, klasy 600 są cięższe od tego motocykla. On w stanie suchym waży 165 kg, w stanie gotowym do jazdy 178. To są wartości jeszcze do niedawna niemożliwe w tym segmencie. Tutaj ta masa, to może, co bym nie mówił, ten motocykl waży mniej od konkurencyjnych 500, czyli każda osoba, która się obawia motocykla jako tego pierwszego swojego sprzętu, może tutaj śmiało go używać ze względu na niską masę. Oczywiście uzyskano to poprzez szereg zmian konstrukcyjnych i zmian w projektowaniu, poprzez nowe obręcze kół, nowy silnik, centralizację masy w postaci opuszczenia wydechu. Wydech jest pod spodem po to, żeby masa motocykla była niżej, żeby sprawiał wrażenie lekkiego. Zastosowano tutaj sporo elementów plastikowych, jeżeli chodzi na przykład zbiornik paliwa jest plastikowy, to też jest sumarycznie. Te wszystkie oszczędności spowodowały, że motocykl waży średnio 40 kg mniej od swojej konkurencji. I to jest ten atut na pewno dla osób początkujących. Następną sprawą jest genialny silnik, 75 koni, nic to nikomu nie mówi, to jest sucha liczba, natomiast 75 koni w tej masie i z dużym momentem obrotowym, wynoszącym 68 Nm przy 6000 obrotów, powoduje, że ten motocykl naprawdę chętnie przyspiesza, czyli to jest motocykl, który daje frajdę z jazdy na poziomie motocykli sporo mocniejszych z konkurencyjnych stajni. Dodatkowo chcę tylko pokazać Wam, że motocykl nie ma elementów, bynajmniej ja nie znajduję w nim, gdzie mogę powiedzieć, że został wykonany po taniości. Począwszy od bardzo dobrego ogumienia w serii, nowych obręczy kół, potężnych hamulców, potężnych tarcz hamulcowych, to jest 282 mm, nowy silnik, bardzo ładny wahacz, bardzo ładne nadwozie, ładnie pomalowane porządnymi lakierami, to powoduje, że ludzie nie widzą w tym motocyklu oszczędności, bo tutaj ich nie ma. Tutaj oszczędności poczyniono na procesach produkcyjnych. Najważniejsza rzecz, która jest doceniana przez klientów, której nie widać gołym okiem, to jest, słuchajcie, numer VIN. Numer VIN tych motocykli zaczyna się od jotki. Co to oznacza? Jeżeli jest z przodu jotka, oznacza, że motocykl jest produkowany w Japonii, że jest motocyklem tam zrobionym od podstaw. Nie muszę Wam mówić, że dla osób znających japońską technikę, japońską technologię, jest to bardzo ważny aspekt. Podobno motocykle wykonane w Japonii, samochody wykonane w Japonii są solidniejsze, mniej awaryjne. Myślę, że tak będzie i tak jest w przypadku tego motocykla. I to by było kilka takich faktów, z jakiego powodu warto zwrócić na niego uwagę. Podsumujmy. Słuchajcie, nowa konstrukcja, lekka, dająca sporo frajdy z jazdy, na pewno pasująca do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego spojrzenia na motocykl. Motocykl w stylu miejskim, bardzo popularnym dzisiaj. I to, co jeszcze jest ważne, to oczywiście cena motocykla, rewelacyjna. Parametry te takie, które powodują trudności na początku w jeździe, porównywalne z motocyklami klasy 500. Mówię tutaj o masie i o prowadzeniu się sprzętu. I słuchajcie, genialne finansowanie. Finansowanie bez wkładu własnego i bardzo dobre ubezpieczenie, które tutaj preferuje, w zasadzie nikogo nie preferuje. Każdy ma szansę ten motocykl zakupić w kredycie, z tego powodu, iż tutaj osoba bardzo młoda bądź osoba nie mająca zniżek nie musi się obawiać drakońskich stawek ubezpieczeń. To ubezpieczenie można kontynuować w tych warunkach do 3 lat od momentu zakupu, czyli praktycznie w całym okresie kredytowania. I to by było z tych takich faktów tyle.
Postaram się Wam w następnym spotkaniu przybliżyć jakieś dane techniczne tego motocykla, aczkolwiek jeżeli masz możliwość przeszukania YouTube'a, zapraszam do obejrzenia filmów z mojego wydania tego motocykla klientowi. Tam sporo informacji technicznych jest zawartych. Jeżeli oczekujesz więcej informacji albo doradztwa w zakresie zakupu nowego, używanego pojazdu, zapraszam do mnie, nawet jeżeli jest to konkurencyjna marka, na pewno możesz liczyć tutaj na doradztwo i wsparcie. Na pewno możesz liczyć na ciekawą ofertę ubezpieczeniową, nawet na używany motocykl. A gdzie mnie znaleźć na co dzień? Znaleźć możesz mnie w centrum motocyklowym Motorland. Jesteśmy regionalnym dealerem marki Yamaha. Sprzedajemy motocykle, kłady, silniki zaburtowe, skutery wodne. Generalnie wszystko to, co Yamaha robi dlatego, abyś mógł mieć więcej fanów w życiu. Do zobaczenia w salonie.